Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku gry Syberia 2. Jak już widzicie, prawie nam się udało tutaj Hansa wykaraskać z jego choroby. W poprzednim odcinku zdobyliśmy sobie nożyce. Znaczy nożyce, sekator, tak? Jak to się nazywa? Nożyce, sekator, takie ogrodowe do wycinania. I tam mieliśmy grób, który powinniśmy, nie wiem, oczyścić czy coś. W każdym razie, o, da się bezpośrednio tędy, super, nie chcę mi się wchodzić dookoła. Chodźmy, zerknijmy tutaj. Desekator. Przytnijmy. Możemy to, o, zabieram. Wzięła i krzyw. Aleksiej coś tam. Szczerze nie znam tego języka. To było chyba w cyrylicy napisane. Totalnie nie znam rosyjskiego. I w ogóle alfabet chyba w Rosji się nie nazywa cyrylica, tylko grażdanka, tak? Dobrze mówię? Grażdanka. I pamiętam, że zaraz wam pokażę, co musimy zrobić. W każdym razie pamiętam, że my mamy coś takiego. To jest jakaś tam relikwia. Ale pamiętam, że tam musimy włożyć świecę i z tej świecy zrobi nam się ten. Zrobi nam się. Świeca, musimy ją zapalić, a tu mamy coś do wyrobu świec. Dlatego musimy tutaj to podpalić wszystko, tylko jak. Jak to się robi? Okej. To jest. A nieważne. Nie. Okej. Pudełko zapałek. Tak. Musimy jakoś rozpalić tu ogień w tym ustrojstwie. Wiecie, o co chodzi? To jest ten, taki do rozpalania ognia, nie? Ej. Ale dmuchnęłam i co teraz? Dobra, może się rozpalić. Okej, mamy knot, dobrze. Wymykamy formę i tutaj przekręcamy kurek. Tak? To wyszło? O Jezu, to wyszło! Tak, śmiesznie, dobra. Tak, skoro to wyszło i się udało, to w takim razie mamy świecę i wracamy sobie do Hansa. Hans leży tutaj w pokoju mnichów. W pokoju mnichów leży Hans. Czemu ona nie ma? Dobra, może podbiec jednak. Może podbiec. Tararam. Tu jest Hans. Dobra. Stawiamy. Tu wtykamy świecę i podpalamy świecę. O mamo, jaka schiza. Czemu się zaczęło obracać nagle pod wpływem świecy? A dobra, może powinniśmy z nim porozmawiać. Czy wszystko w porządku, Hans?
Kate, dobrze. Tak, co ja tu robię? To długa historia. Jedziemy już? Możesz chodzić? Chciałbym, ale... Nie ruszaj się. Zaraz wymyślę, jak nas stąd wydostać. No to nie będzie takie proste, jak znam życie. Dobra, w takim razie musimy iść porozmawiać z... No może z tym gościem, który wypuszcza ludzi wszystkich i wpuszcza do klasztoru. To może byłoby najrozsądniejsze, żeby właśnie z nim porozmawiać, bo przecież... No bo jakby on wpuszcza, nie? Więc byłoby to może rozsądne. Chodźmy. Kate, biegaj, biegaj. Nabierz formy, kondycja i te sprawy. Trzeba się. Z nim nie porozmawiam. Chyba z patriarchą muszę porozmawiać. A, z patriarchą. Dzień dobry, ojcze. Musisz teraz opuścić swojego przyjaciela. Przeniesiemy go w inne miejsce. Co? Gdzie? Przyszłam powiedzieć ojcu, że opuszczamy klasztor. Zabraniam wam. Słyszysz? Co? Ale Hans jest już zdrowy. Nie ma powodu, by miał tu zostawać. On nie został wyleczony. To tylko iluzja diabła. Zniszczyłaś jego duszę swoim grzesznym gadaniem. Wykluczone. Hans Vorarlberg nie może opuścić klasztoru. Najgorzej. Co oni go zamordowali? Powtarzam ojcu. Hans Vorarlberg i ja będziemy kontynuować naszą podróż. Razem. Hans Vorarlberg dalej nigdzie nie pojedzie. Pan... Chciałbyś, stary durniu. Co dokładnie ma znaczyć to, że Hans Vorarlberg dalej nigdzie nie jedzie? Twój przyjaciel umiera, moje... Ostrzegam cię. Ostrzegaj, kogo chcesz, panno Walker. Hans Vorarlberg opuści to miejsce tylko w skrzynce. Jeszcze się o tym przekonamy, ojcze. Dobra, w sumie to mnie rozbawiła ta aluzja, bo ja pamiętam, jak my się wydostajemy z tego klasztoru, zresztą zaraz zobaczycie. Wiecie, gdzie jeszcze nas nie było? Nie było nas w jedynym miejscu, do którego cały czas dostęp strzegł patriarcha. A skoro patriarcha jest tam, a nie tu, no to możemy sobie tam zajrzeć. Tutaj sobie zaglądamy. I tutaj... Dydym. I na zakrystię. Cóż tu mamy? Złoty klucz. Mamy ten... O, dobra, tutaj mam. Tutaj musimy kruszał. To jest pewne. No. Proszę. Jest ich... O, i mamy dzwony. No i świetnie. Zawołajmy teraz naszych braciszków na jakąś modlitwę, obiad, kolację, czy cokolwiek. Tędy wychodzimy. Dobra, zatem lecimy na cmentarz. Umieścimy trumnę tam, gdzie miejsce jej jest. I wrócimy po Hansa, bo... Pamiętacie, jak mówiła Kate, nasza kochana, o tym, że tam jest skarpa, ale stroma, a na sankach w sumie dałoby radę, no to my właśnie zrobimy sobie takie sanki. I teraz wyjedziemy z klasztoru na sankach. Pytacie, jakich sankach? Ano, bo Hans Vorarlberg właśnie wyjedzie z klasztoru w trumnie, które będą sankami. Dobra, okej. Okay. Lećmy po Hansa zatem. Lećmy. O,
Chodź, Hans, lecimy. Co takiego, Kate Walker? Ruszajmy. Tak, Kate Walker. Musimy działać szybko. To nie może chodzić. A jakaś tam drepta. O, patriarcha, najgorzej. Nie! Nie odchodź! Musisz zostać! Zatrzymać ich! Dobra zabawa. To była niezła jazda, co Hans? Tak, niezła zabawa, Kate Walker. Naprawdę. Dobra, nie zapomnijmy o tym, że musimy naprawić konie tego naszego cirkosa. Hans, czy sądzisz, że możemy już kontynuować naszą podróż? Jest jeszcze tylko mała robótka, której nie skończyłem. Potrzebuję twojej pomocy, Kate. Oczywiście. Powiedz tylko, co trzeba zrobić. Przygotowałem nakręcane serce dla koni, ale jestem zbyt zmęczony i zbyt stary. Czy możesz pójść do lokalu i je zainstalować, Kate? Oczywiście, pójdę. Nie martw się o nic. Dostaliśmy serce? Tak, dostaliśmy. Czyli lecimy i będziemy regulować mechanizm zatem. Halo, idziemy. Wychodzimy. I lecimy do Cirkosa, czyli tam na dół, jak pamiętacie, albo nie pamiętacie. Teraz zobaczymy, jak dobrze znacie Terixveria. No dobrze, lecimy do Cirkosa. Cirkosa. O, Malka, gdzie? A tam jest Malka. Dobra, teraz tam jest Malka. Okej. Szybko! Skacz! Juki! Fajna bestia. Szybko! Skacz! No ale tam było, że jest niepodatny na tresurę i wszystko. Szybko! Skacz! Cholera! Jazda mi z oczu, bo pójdziesz do pieca, ty pusty... Zdenerwował się, biedny, biedny już. Sam sobie drzwi otworzy? Dobra. Lecimy zatem, pogadamy z Cirkosem. Witam, panie Cirkos. Jakże zdrowi. Panie Cirkos, chciałam przekazać panu... Czy ten stary patriarch... Zależy jak na to patrzeć. Nie... Polepszyło mu się, czy nie? No, wprawdzie nie czuję się najlepiej, ale chyba będzie chciał kontynuować pod... Proszę mu przekazać najlepsze życzenia, panu Walker. Może pan na... Natuli. Panie Cirkos, chciałabym podziękować panu za gościnność. Wkrótce wyjeżdżę. Jaka szkoda, panno Walker. Nie obe... A więc te koń... Poprosiłem pana Vorarlberga, by na nie zerknął. Ale potem, jak pani widziała, miał ten straszny... Wprawdzie daleko... Wyjeżdżam... Dobra. Szczęśliwej... Będziemy zatem naprawiać koniki. I zaraz może nam się uda jakoś wyregulować. Dobra, Nevermind. Mamy... To... Co mamy tu robić? Okej. I ten jest źle ustawiony. Bo ten działa i ten działa. A ten i ten nie działa.
Okej. Ten działa, ten działa, ten działa. I tylko ten nie działa. Był tu, no teraz tu, tak? Czy... No i co teraz? I co teraz? O Jezu, najgorzej. Ja teraz nie pamiętam, jak to było ustawione, chyba tak. Nie wiem, jak to ma działać. Dobra, na tym zrobiliśmy. To podejrzewam, że teraz chodzi, żeby wyregulować na tym. Nic się nie dzieje, wszystkie są źle. Tu. Ten działa, ten działa. Ten działa i ten działa. I te są źle. Ten na środkowym też nie był chyba, nie? Ciężkie, strasznie. Pierwsze dwa zadziałały. To tam nie działa. Oluję. No dobra. To mamy ustawione wszystkie trzy. Zatem zaraz tu ruszam. Znaczy wszystkie jakby dwa pierwsze, dwie pierwsze kropki. Jezu, nie wiem, który dział, tylko ten dział. Okay. Czyli to jest ten. Czyli ten jest dobrze, to ten jest źle. Ten jest źle, ten jest źle. Ten działa, drugi też będzie działał. Drugi też będzie działał. Ten tu. Ten był tu, czy to nie pamiętam? Jezus, ja sklerozę mam straszną. No dobra, i teraz mamy czwarty. Tylko ten działa. O. Drugi, czyli to jest ten. I tutaj ten, tutaj ten, tutaj ten. A, do góry lecą. Dobra, czyli wiemy, o co chodzi. Teraz je naprawimy. Dobra, pierwszy i drugi lecą. Ten jest źle, ten jest źle. Oj, do końca, bo tak tylko się podnosiły, tylko tak wiecie, tak do połowy, nie? A teraz działają całe. No i mamy rozwiązaną zagadkę. Dobrze jest, wszystko będzie działać. Znaczy się. Aluju. Co się dzieje?
Najgorzej. Najgorzej, najgorzej. Dobra, to może pójdźmy w takim razie do Gopaczewa. On ma szansę tylko wiedzieć, co się tu stało, co zadziało. Dzień dobry, pułkowniku. Pani pociąg, panno Walker. Czy on odjechał bez pani? Ktoś porwał pociąg, pułkowniku. Jestem tego pewna. On został skradziony. To bardzo poważna sprawa, panno Walker. Czy podejrzewa pani kogoś? Być może. Kto mógł popełnić tak okropny występek? Co ja mam teraz zrobić? Powinnam dogonić pociąg, pułkowniku. Hans i Oskar są na łasce tych przestępców. Ach, przeklięta noga! Gdybym był młody, dosiadłbym konia i od razu wytropił tych bandytów. Ale teraz z jedną nogą, a mój stary koń także już nie żyje. Pułkowniku, z pewnością jest tu jakiś inny środek transportu. Nie przypominam sobie. Może stara drezyna pod torami? Obawiam się jednak, że nie używano jej od bardzo dawna. Pułkowniku, no czy dobra. Sądzi pan, że na drezynie mam szansę dogonić pociąg? Nie mam pojęcia, pan Walker. W spisie państwowym jest ona zaewidencjonowana jako pomocniczy pojazd remontowy, który można wykorzystywać w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie ma. Jeśli... Drezyna jest pani... Dobra, muszę wyjaśnić, jak drezyna jest nasza, to spadamy i zobaczymy, jak tę drezynę trzeba uruchomić. To jest też pytanie. Gdzie jest ten? Tylko gdzie jest... A dobra, mamy dźwignię, okej. Mamy dźwignię i mamy drezynę. I mamy ten wielki bęben napędzający. Jak się pewnie domyślacie, potrzebujemy tam zwierzaczka, nie chomika, bo chomik za mały. Ale jak czytaliśmy w tym naszym dzienniku, jak on się nazywał? Aleksieja, to wiemy, że nasz Yuki, czyli ten misio pies, ma coś, foko misio pies, ma coś wspólnego z psami zaprzęgowymi, w związku z tym powinien dać radę. Ostatnio widzieliśmy go u Cirkosa. Cirkos go posiadał, Cirkos go miał, dlatego zapytajmy po prostu o... Muszę złapać tych bandytów, bez względu na środki. Proszę być ostrożną, pan Walker. Nie wie pani, z kim mamy do czynienia. A to czy nam jakiego pożyczy? Nie oba. Wie pan, chyba znalazłam... Bardzo się cieszę, pan Walker. Już pójdę. Szczęśliwy. O Jezus. Dobra. To, że ja wiem, że potrzebujemy Jukiego do drezyny, to nie znaczy, że on ma. Dobra. Musimy wsiąść do drezyny zatem. I zobaczyć, że jednak zbyt daleko to nie zajedziemy tą drezyną. Oj, nie. Tak to nie będzie. Tak daleko nie dojedziemy. Chodź, siadamy do drezyny. To wszystko, czego potrzebowałam. Głupia maszyna. No okej, dobra, czy już wszystko wiemy. W tym momencie już wszystko wiemy, teraz na pewno potrzebujemy Yukiego. Chociaż nie, szczerze wam powiem, że jeszcze bym się wróciła i spojrzała. Czy przypadkiem kursor mi nie powie, że muszę jeszcze zerknąć na drezynę, bo to jest dość skomplikowane, prawda? Nie, nic nam nie... To już nas nie interesuje. Pociąg został nakręcony, pociągu Nimo. Teraz zatem pójdźmy do Cirkosa i dowiedzmy się o Yukiego. Halo Cirkos, halo, odbiór. Odbiór, panie Cirkos. Okej,
No, ogarnij. Ogarnij swoje tuptanie, no. Panie Sirkos? Co takiego? Panie Sirkos, potrzebuję... Proszę wybaczyć, panno Walker, ale... Panie Sirkos, szukam pańskiego... Yuki. O, może być wszędzie. Proszę popatrzeć w śmietnik. Jeśli go odnajdę, czy mogę go pożyczyć? Proszę nawet nie pożyczyć. Ten tłustioch! Mimo to on jest jedynym zwierzęciem, które może mi pomóc dogonić pociąg. Nie mam wielkiego wyboru. Wyjeżdżam, panie Sirkos. Szczęśliwej podróży! Szczęśliwej podróży! Do zobaczenia, panie Sirkos. Jakby to powiedzieć, nigdy. Halo, moment. Jest już. Gdzieś tu musi być. O! Halo, tam wejść. No i mamy nasz telefon. Halo? Tu Oskar, Kate Walker! Oskar? Gdzie się do diabła podziewasz? Wszystko w porządku? Ten pan powiedział, że nie chcesz już kontynuować podróży, że wracasz do Ameryki, a jako, że pociąg był już sprawny. Och, Kate Walker, obawiam się, że popełniłem niewybaczalny błąd. Czy Hans jest z tobą? Tak, Iwan i Igor zamknęli pana Vorarlberga w jego przedziale. Iwan i Igor? Twierdzisz, że udało im się uruchomić pociąg? Obawiam się, że dzieje się coś niedobrego, Kate Walker. Naprawdę? Niedobrego? To napaść w biały dzień. Ci faceci ukradli pociąg i porwali was obu. Doświadczam czegoś w rodzaju niepokoju, Kate Walker. Mówię wam, nie musisz się niczego obawiać, Oskarze. Postaram się was jak najszybciej odnaleźć. Powiedz mi, dokąd zmierza pociąg. Do przodu. Nie przejechaliśmy jeszcze żadnego skrzyżowania. Będę jechał jak najwolniej. Może nawet... ja? Nie, nie, to wykluczone. Ja... mówiłem sam do siebie. Ależ tak... tak, ja! Oskarze! Oskarze! Przerażające. Dobra, musimy Jukiego oswoić, jako że Juki jest łakomczuchem, lubi rybki. Dajmy mu rybne suksy. Na pewno będzie szczęśliwy. Cóż, tylko tobie smakują te cukierki. Więc to ty jesteś Juki. Zobaczmy, czy pójdziesz za mną. Idziemy? Dobra, biegnie za nami. Najlepiej, najwspanialej. Po prostu. Świetnie. Jest moc. Yuki, gdzie jesteś, foczko moja? Dobra, on gdzieś tam sobie za nami będzie biegał. A władujemy go do tej cholernej drezyny i pojedziemy, bo trzeba oszukać. Odszukać Oskara, bo Oskar przecież odczuwa coś w rodzaju niepokoju. I możemy go z tym odczuciem czegoś w rodzaju niepokoju zostawić na 100 lat. Hej, Yuki, wracaj tutaj. Przerażające. Oh!
Matko Bosko. Co oni zrobili? To jest największa tragedia. Słuchajcie, moi kochani, wiem, że ten odcinek jest troszeczkę, chociaż może nawet nie, troszeczkę krótszy niż poprzednie, ale właśnie wyjechaliśmy z Romansburga, znajdujemy się gdzieś w jakiejś syberyjskiej tajdze, tundrze, whatever. I jesteśmy w nowej lokalizacji, dlatego zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy w kolejnym odcinku Syberii. Trzymajcie się i do zobaczenia kiedyś tam. Pa!